Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel, poświęconej dogłębnemu studium Pisma Świętego. Kontynuujemy rozważania z cyklu Motywy przewodnie w Ewangelii Jana. Dziś więcej świadectw o Jezusie. Modlę się o błogosławieństwo dla Was, a także o to, byście tym błogosławieństwem ubogacali innych ludzi. Zapraszam na zajęcia. Składamy świadectwo, mówiąc, że Jezus jest Synem Bożym i Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Czyli mój grzech także. Nic dziwnego, że jesteśmy szczęśliwi. Jezus zgładził również mój grzech. Cóż za wspaniałe świadectwo. Myślę, że Jan Chrzciciel nie zdawał sobie sprawy, jak szeroki będzie zasięg oddziaływania jego świadectwa. Podczas dzisiejszego studium o kolejnych świadectwach o Jezusie dowiemy się, że także dziś nasze świadectwo może oddziaływać na tych, którzy nas słuchają. Będziecie mogli podzielić się doświadczeniami, jakie macie ze Zbawicielem. Także wy, drodzy widzowie, możecie do nas napisać, by podzielić się swoim świadectwem. Dzięki temu Bóg będzie mógł się nim posłużyć, by oddziaływać na życie wielu ludzi. Módlmy się. Ojcze w niebie, rozważając dzisiaj Ewangelię Jana, modlimy się o to, by Duch Święty pobudził nasze umysły, pozwolił z odwagą wypowiadać słowa i otworzył nasze serca na przyjęcie Twojego przesłania. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla nas i dla wszystkich uczestników tych rozważań. W imieniu Jezusa. Amen. Jak wiecie, jedno z najbardziej przemożnych świadectw o Jezusie jako Mesjaszu złożył Jan Chrzciciel. Jego działalność została zapowiedziana przez proroków Izajasza i Malachiasza. Pisali oni o głosie wołającego na pustyni, o tym, który przygotował drogę przed przychodzącym Panem. Zacznijmy od przypomnienia istotnego cytatu, który już pojawił się w naszych rozważaniach. Sabina, Ewangelia Jana, rozdział 1, od wiersza 32 do 34. Moglibyśmy zacząć nawet od 29. Zwróćmy uwagę na to, że świadectwo złożone przez Jana było wynikiem działania nadprzyrodzonego. Czytam z Biblii Warszawskiej. Jan świadczył też, mówiąc: widziałem ducha zstępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch zstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Werset 32 mówi: widziałem ducha zstępującego z nieba jakby gołębica. Już to było ważne świadectwo. Ale werset 33 mówi o nadprzyrodzonym działaniu, którego wynikiem była śmiałość, z jaką w wersecie 34 Jan napisał: a ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Duch Święty zstąpił z nieba jakby gołębica. Tak, Jan to widział, ale o czym mówi wiersz 33? Gladys? Jan sam go nie znał, ale otrzymał objawienie, by wiedział, czego się spodziewać. Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch zstępuje i na nim spocznie. Nadprzyrodzone objawienie dało mu odwagę do zwiastowania. Sabina? Pismo Święte mówi, że Jan Chrzciciel był prorokiem. Widać, że wiedział, jak słuchać głosu Bożego. Bóg, który przed pojawieniem się Mesjasza posłał Jana z przesłaniem upamiętania, pomógł mu też rozpoznać w Jezusie Mesjasza, którego zwiastował. Mam do Was pytanie. Zajmujemy się studium Biblii. Dlaczego nadprzyrodzone objawienie jest konieczne, byśmy mieli pewność, że dotarliśmy do prawdy? Puja? Poprzednio podkreśliliśmy, jak wielka jest przepaść między Bogiem a człowiekiem. Gdyby Bóg nam się nie objawił, sami nie dowiedzielibyśmy się, kim On jest.
Travis już kiedyś zaznaczył, że zgodnie ze słowami apostoła Pawła, szatan, Bóg tego świata, zaślepił nas. Potrzebujemy nadprzyrodzonego objawienia, by ta zasłona mogła być zdjęta. Wiara? Obecnie bardzo popularna jest medytacja wschodnia, ale problem polega na tym, że chodzi w niej o sięganie do wnętrza, o szukanie odpowiedzi w sobie. To tak, jakbym tonąc, sama chciała wyciągnąć się z wody. Tak się nie da. Dlatego potrzebujemy mocy z zewnątrz. Najpierw Travis, a później zastanowimy się nad najbardziej wyraźnym objawieniem danym nam przez Boga, byśmy mogli poznać prawdę o Nim. Jedną z cech, która wyróżnia Boga Stworzyciela spośród wszystkich innych bogów, jest to, że On zna koniec na początku. Świadczy o tym choćby drugi rozdział Księgi Daniela i 14 rozdział Ewangelii Jana. Jezus mówi, teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Nawet te proroctwa, które wyprzedzają zapowiadane wydarzenia tylko o kilka miesięcy czy lat, są nadprzyrodzonym objawieniem, którego może udzielić jedynie Bóg. To utwierdza w nas przekonanie o tym, że On jest Bogiem. Czy znacie tekst biblijny, który umacnia w was przekonanie o tym, że potrzebujemy działania z zewnątrz, by cieszyć się jasnym zrozumieniem prawdy, którą Bóg chce nam objawić? Jason? Drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, wersety 16 i 17. Mamy dwa listy do Tymoteusza. Zostały one napisane przez apostoła Pawła. Ty będziesz cytował drugi list do Tymoteusza. Rozdział 3, wiersze 16 i 17. Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. A zatem Biblia. Psalmista napisał, Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Psalm 19, wiersz 105. Biblia jest objawieniem, dzięki któremu możemy mieć pewność, że poznajemy prawdę. Sabina, jest jeszcze cytat z listu do Hebrajczyków, rozdział 1, wersety 1 i 2. Znajdźmy ten cytat, list do Hebrajczyków, rozdział 1. Będziesz czytać o najwspanialszym objawieniu. List do Hebrajczyków, rozdział 1, wiersze 1 i 2. Czytam z Biblii Tysiąclecia. In Hebrews 1, chapter, verses 1 and 2 says, God, who at various times, wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Najbardziej wyraźnym objawieniem jest sam Jezus. Mam do was trudne pytanie. Ile wiedzielibyśmy o Jezusie, nie mając proroczych ksiąg Biblii? Co byśmy wiedzieli? Bóg musiałby nam dać widzenia albo sny. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar Pisma Świętego. Jesteśmy Mu wdzięczni za Biblię. Jeszcze jeden cytat zawierający świadectwo tego samego proroka Jana, który zwiastował odważnie, bo otrzymał objawienie od Boga. Ewangelia Jana, rozdział 3, od wiersza 30 do 36. Jak możemy się upewnić, że zawsze kierujemy ludzi do Jezusa, zamiast zwracać uwagę na siebie? Cory? Czytam z Biblii Warszawskiej. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi.
Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Co zrobiło na Was wrażenie w tym świadectwie? Jest ono zdumiewające, biorąc pod uwagę to, że Jan nie uczył się ani u Szammaja, ani u Hillela, ani u Gamaliela. Dorastał z rodzicami będącymi w podeszłym wieku i w pewnym momencie udał się na pustynię, by odseparować się od zepsucia. Skąd u niego taka głębia mądrości, widoczna w świadectwie złożonym o Jezusie jako Mesjaszu? Travis, to był tylko i wyłącznie dar Ducha Bożego. Rybak taki jak Piotr przemawiał z wielką śmiałością w Dniu Pięćdziesiątnicy. Coś takiego mogło się stać tylko dzięki Duchowi Bożemu. Co jeszcze poruszyło Was w świadectwie Jana o Jezusie? Puja? Ewangelista Jan o tym nie pisze, ale z Ewangelii Mateusza dowiadujemy się, że będąc w więzieniu, sam Jan Chrzciciel miał problem ze zrozumieniem misji Jezusa. Siedząc w ciemnym lochu, posłał do niego swoich uczniów, by zapytali go, czy rzeczywiście jest Mesjaszem. Pomimo tych ciężkich doświadczeń, Jan pozostał wierny Bogu aż do końca. To poruszający przykład. Dziękuję, że podzieliłeś się tym szczerym kontekstem. Oto dlaczego warto korzystać ze wszystkich Ewangelii. Teraz skupimy się na Ewangelii Jana, która nie podaje tych szczegółów. Jan zganił Heroda Antypasa za to, że związał się z Herodiadą, żoną swojego brata. To ona uknęła intrygę i doprowadziła do ścięcia Jana. Tragiczny koniec, ale Jan pozostał wierny. Odwaga. Kto wierzy w Syna Bożego, ma żywot wieczny. Co o tym sądzicie? Wiersz 36. Zandile? Dla mnie to jest jasne jak słońce. Kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne. Przypominają mi się słowa samego Jezusa z Ewangelii Jana, rozdział 3, wiersz 16. Aby każdy, kto wierzy w Syna Bożego, miał życie wieczne. Można powiedzieć, że pod natchnieniem Ducha Świętego Jan cytował słowa Jezusa. Mówiliśmy, że Jan Chrzciciel był prowadzony przez Ducha Świętego. Czy to możliwe, że zarówno nasi widzowie, jak i my, napełnieni Duchem Świętym, możemy przemawiać tak jasno i odważnie, świadcząc o Jezusie? Czy może tak być? Oczywiście. W dalszej części studium przyjrzymy się nakarmieniu 5000. Powiecie, to już było, ale teraz zobaczymy, co stało się potem. Jezus udał się na miejsce ustronne. Zachęcił też uczniów, by nieco odpoczęli, ale wielu ludzi udało się za Nim, idąc wzdłuż brzegu jeziora. Niektórzy z Was byli nad Jeziorem Galilejskim w Izraelu, więc wiecie, że z jednego brzegu można zobaczyć drugi. To nie są setki kilometrów. Jezioro ma 13 kilometrów szerokości. Więc wszyscy biegną dookoła jeziora. Jezus naucza ich cały dzień i zapewnia im wszystkim posiłek. Skąd wzięło się jedzenie? Gladys? Był tam mały chłopiec z 5 chlebkami i 2 rybami. Wyobrażam sobie tego chłopca, któremu mama przygotowała drugie śniadanie. Przyszedł posłuchać Jezusa.
Gdy po modlitwie do Ojca Jezus zaczął wyciągać chlebki i rybki, wyobrażam sobie, że ten chłopiec, patrząc pod koszyk, pomyślał sobie, mamusia dużo dziś dla mnie przygotowała. Nie wiem, czy tak było, ale może Jezus spojrzał na niego i uśmiechnął się. Zbawiciel nakarmił wtedy 5000 mężczyzn. Trzeba doliczyć jeszcze kobiety i dzieci. Zobaczmy, co stało się następnego dnia. Będzie to kolejne wspaniałe świadectwo o Jezusie. Świadectwo złożone przez kogoś, kto mógł się poddać. Wiara. Ewangelia Jana, rozdział 6, od wiersza 22 do 31. Oto czego lud oczekiwał następnego dnia. Nazajutrz lud, który pozostał na drugim brzegu morza, zauważył, że tam nie było innej łódki prócz tej jednej, w którą wstąpili uczniowie Jezusa i że Jezus nie wszedł z uczniami swoimi do tej łodzi, ale że sami Jego uczniowie odpłynęli. Tymczasem nadeszły inne łódki od Tyberiady w pobliże tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli i oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. A znalazłszy Go za morzem, rzekli do Niego, Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na Nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział im Jezus, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli tedy do Niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Dziękuję Ci za odczytanie tej historii z takim entuzjazmem. Czego ci ludzie chcieli? Cudów, więcej chleba. Tak więc kanapek z rybą. Dobrze by było, gdyby Jezus dalej dokonywał dla nas takich cudów. A propos, oni chcieli wykonywać dzieła Boże, czyli też chcieli dokonywać cudów. Oni również chcieli pomnażać jedzenie. A co według Jezusa jest dziełem Bożym? Wierzyć w Niego. Wiara. To ciekawe, dlaczego jako ludzie chcemy coś zrobić, by zasłużyć sobie na zbawienie, a przecież chodzi o wiarę i poddanie się woli Bożej. Wydaje się, że jest to dla nas trudniejsze niż zrobienie czegoś. To prawda. Tendi, Ewangelia Jana, rozdział 6, od wiersza 48 do 66. Jezus rozwija wyrażone wcześniej myśli. Tu nie chodzi o darmowe kanapki z rybą, tylko o chleb, który zstępuje z nieba. Kto go spożywa, będzie żyć wiecznie. Czytajmy od wiersza 48 do 66. Zobaczmy, jak zareagował lud, który oczekiwał więcej cudów i więcej jedzenia. Czytam z Biblii Warszawskiej. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie.
Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie taki, jak jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa. Któż jej słuchać może? A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie jego, rzekł im: to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej? Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił: dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Nie wiem, jaki to był odsetek, ale wielu znaczy wielu. Może nawet 12 myślało o odejściu. Co w przesłaniu Jezusa trudno było im przyjąć? Co wykraczało poza ich zdolność pojmowania? Sabina? Ludzie oczekiwali zaspokojenia bieżących potrzeb. A ogólnie rzecz biorąc, społeczność żydowska spodziewała się ustanowienia królestwa, wyzwolenia z ucisku. Po pierwsze, trudno im było zrozumieć, że to jest dar, i dlatego pytali, co mogą zrobić. A Jezus mówi: przyjmijcie to, co wam ofiaruję, po prostu uwierzcie. Ale chyba jeszcze trudniej było im pogodzić się z tym, że nie od razu zobaczą błogosławieństwa tego daru. Przynajmniej nie tak wyobrażali sobie życie w obfitości. Myślę, że była to jedna z przyczyn tego, że wielu opuściło Jezusa. Pewnie i dziś są ludzie, którzy mówią: nie mam pojęcia, co to znaczy. Co to znaczy jeść ciało Syna Człowieczego i pić Jego krew? Wiemy, że Syn Boży stał się człowiekiem. Puja. No właśnie, jeśli ktoś po raz pierwszy w życiu usłyszał o jedzeniu ciała i piciu krwi Jezusa, jest to bardzo naturalistyczny obraz. Ludzie pewnie tego nie rozumieli. Ponadto Jezus twierdził, że zstąpił z nieba i mówił o Bogu jako o swoim Ojcu. Dla ludzi, których serca nie były otwarte, te słowa nie miały sensu. Mamy tę przewagę, że minęło już sporo czasu. Słysząc "to jest ciało moje, to jest krew moja", od razu myślimy o ostatniej wieczerzy, podczas której Jezus posłużył się symbolami. To nie mogło być jego złamane ciało. Przelana krew też nie, bo wydarzyło się to przed jego śmiercią. Chleb i sok gronowy z posiłku paschalnego to symbole.
Co oznacza wprowadzenie ich do naszego wnętrza podczas tego obrzędu? Co oznacza przyjęcie przez nas symboli złamanego ciała i przelanej krwi Jezusa? Przyjęcie ofiary Jezusa i odkupienia. Najważniejsza jest tu wiara. Jak już wspomnieliśmy, jeśli Ojciec nam czegoś nie objawi, to nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Nie wiem, dlaczego Jezus nie wyraził tego prościej. Może chciał zmusić ich do myślenia, bo przecież mógł powiedzieć, jeśli przyjmiecie mnie. Chociaż de facto powiedział to wcześniej. Wierzcie w tego, którego posłał Ojciec. Jezus wzywa nas, byśmy przyjęli Jego, a nie liczyli tylko na podarki. Ludziom trudno było to przyjąć. Wielu opuściło Jezusa. Czytajmy dalej. Rozdział 6 od wiersza 66. Zandile, widzę, że się zgłaszasz, więc najpierw twoja uwaga, a później poproszę cię o odczytanie wersetów od 66 do 69. Zobaczmy, jaka była reakcja najbliższych uczniów Jezusa. Ale najpierw twoja uwaga. Ci, którzy odeszli, byli zaślepieni przeszłością. Nie widzieli niczego poza manną. Nie powiązali tego znaku, to znaczy manny, którą Bóg obdarzył ich ojców, ze słowami Jezusa: ja jestem chlebem życia. Nie dostrzegali przyszłości i domagali się znaku, którego Jezus wtedy im nie dał. Nas też zaślepiają różne rzeczy. Kurczowo trzymamy się przeszłości, ale Bóg wskazuje nam określony kierunek. Dziękuję. A teraz cytat od wiersza 66 do 69. Czytam z Biblii Zaręby. Przez to wielu spośród Jego uczniów zawróciło i przestało z Nim chodzić. Wówczas Jezus zwrócił się do 12: czy i wy też chcecie odejść? Szymon Piotr odpowiedział: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. My zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że Ty jesteś Chrystusem, świętym Bożym. Co myślicie o świadectwie Szymona Piotra? Cory? Nie powiedział: oni są zdezorientowani, ale ja nie. Co myślisz o świadectwie Piotra? Jest piękne, bo jest wyrazem wiary apostoła, który przyznał: Ty masz słowa życia wiecznego. Może jeszcze nie w pełni powiązał chleb ze słowami, ale rozumiał, że Chrystus jest tym chlebem. To piękny przejaw wiary. Sabina? Myślę, że jest to jedno z najpiękniejszych świadectw Nowego Testamentu, które mówi o tym, co Jezus nam proponuje, a proponuje życie w obfitości. Błogosławi nam na różne sposoby, ale wszystkie inne dary są bez znaczenia, jeśli zapomnimy o zasadniczej prawdzie, o tym, że przyszedł przede wszystkim po to, by obdarzyć nas życiem wiecznym, wzbudzić nas ze śmierci do życia, byśmy przez wieczność mogli cieszyć się więzią z Bogiem. Apostoł Paweł napisał, że nasza wiara jest daremna, jeśli nie wierzymy w życie wieczne. Pewien naukowiec, który studiował genetykę z ateistami, agnostykami i ewolucjonistami, powiedział mi tak: mam wiele pytań. Zadam je, gdy spotkam się z Jezusem. Innymi słowy, jestem pewien, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Mogę żyć z tym, że niektóre pytania na razie pozostają bez odpowiedzi, bo wiem, że na najważniejsze pytanie odpowiedź została udzielona. Apostoł Piotr pewnie wszystkiego nie rozumiał, ale wiedział, kim jest Jezus i mu ufał. Gladys? Może nie wszystko pojmował, ale zapytał: do kogo miałbym pójść? Jesteś jedyną istotą, blisko której chcę być, bo jesteś Synem Bożym. Mógł nie do końca rozumieć to, co mistrz mówił o ciele i krwi, ale wiedział, że chce być z Jezusem.
Moglibyśmy jeszcze wiele powiedzieć. Zaraz oddam głos Pui. Zastanówcie się nad następującą kwestią. Czy był w waszym życiu burzliwy okres? Pamiętacie? Wielu ludzi opuściło Jezusa, a wy w niespokojnym czasie powiedzieliście: będę trzymać się Jezusa. Choć nie otrzymałem odpowiedzi na wszystkie pytania, będę przy Nim trwać. Kori się zgłasza. Najpierw jednak Puja. Może myślicie sobie: nie masz pojęcia, co się u mnie dzieje. Członkowie rodziny opuszczają Jezusa. Małżonek mówi: przestałem wierzyć. Jak wytrwać w tak trudnych okolicznościach? Puja. Jeszcze w nawiązaniu do wypowiedzi Gladys. Poruszyły mnie słowa Piotra: Panie, do kogo pójdziemy? Czyli nie mamy innych opcji. Jak zaznaczyłeś, żaden światopogląd, żaden system wierzeń nie odpowiada na wszystkie pytania, które możemy zadać. Nawet podążając za Jezusem, mamy pytania, na które w życiu doczesnym nie uzyskamy odpowiedzi. Ale gdybyśmy odrzucili Jezusa i wybrali inny światopogląd albo inną osobę do naśladowania, czy byłaby to lepsza opcja? Na pewno nie. Dziękuję. Corey? Kilka lat temu nagle, w tragicznych okolicznościach, straciłem ojca. Przez dłuższy czas sam przeprowadzałem jego resuscytację. Byłem bardzo zły na Boga. Nie rozumiałem, dlaczego tak się stało. Podobnie jak Piotr, który też nie wszystko rozumiał. Jednak codziennie rano miałem w zwyczaju czytać Biblię. I wtedy uświadomiłem sobie, że Bóg jest Bogiem życia, a nie śmierci, i że to nie był Jego plan, tylko plan szatana. Nie dostałem odpowiedzi na wszystkie pytania, ale mam Jezusa i tylko to się liczy. Dziękuję Ci za to świadectwo. Chwała Bogu. Przyjrzeliśmy się już świadectwu Jana i Piotra. Przejdźmy teraz do świadectwa Boga Ojca. W czasie posługi Jezusa Bóg Ojciec przemówił kilkukrotnie. Zandile, Ewangelia Mateusza, rozdział 3, wiersz 17. Żaden z ewangelistów nie mówi wszystkiego o życiu i posłudze Jezusa. Jan nie wspomina o chrzcie. Wiemy, że Jezus został ochrzczony. Brak wzmianki nie oznacza, że Jan w to nie wierzył. Pozostali ewangeliści podają trochę więcej informacji. Oto co Mateusz napisał w 3 rozdziale swojej Ewangelii. Wiersz 17. Czytam z Biblii Romaniuka. A głos z nieba zabrzmiał: oto Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. W Ewangelii Marka i Łukasza zapisane są bardzo podobne słowa. Oto Syn mój umiłowany. Kiedy jeszcze Bóg Ojciec przemówił podczas posługi Jezusa? Na Górze Przemienienia. Jason, Ewangelia Marka, rozdział 9, wiersz 7. Czytamy o tym również w Ewangelii Mateusza, rozdział 17, wiersz 5. Jan nie opisał tego wydarzenia. Oto jedno ze świadectw Ojca. Ewangelia Marka, rozdział 9, wiersz 7. Czytam z Biblii Poznańskiej. I osłoniła ich chmura, a z chmury dał się słyszeć głos: to jest mój Syn ukochany, Jego słuchajcie. Mamy tu nieco inne sformułowanie. Poprzednio było: oto Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. A tu: to jest mój Syn ukochany, Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. Ewangelista Jan też pisze o świadectwach Ojca. Ewangelia Jana, rozdział 5, od wiersza 36 do 38. Joshua, Ewangelia Jana, rozdział 5, wiersze od 36 do 38. A później 12 rozdział Ewangelii Jana. To jedyne miejsce, w którym Jan dosłownie cytuje Ojca, dlatego jestem wdzięczny Bogu za wszystkie Ewangelie. Rozdział 5, wiersze od 36 do 38. Czytam z Biblii Warszawskiej.
Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana. Dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście. Ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Nawet gdyby Ojciec nigdy nie przemówił, Jego świadectwo widoczne jest w Jego Synu. Jak się ono uwidacznia? W Jego życiu, w tym, co czynił. Nikodem powiedział, nikt takich cudów czynić by nie mógł, jeśli by Bóg z nim nie był. Czyli mamy świadectwo Jego życia, ale Ojciec przemówił przy Jego chrzcie i na górze przemienienia. Teraz 12 rozdział Ewangelii Jana. Gladys, od wiersza 27. Zbliżamy się do momentu pojmania Jezusa, do końca Jego posługi. Pojawiają się pewni ludzie. Ewangelia Jana, rozdział 12, od wiersza 27 do 30. Czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Teraz moja dusza jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy rozległ się głos z nieba. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. A ludzie, którzy stali i słyszeli, mówili, zagrzmiało. A inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus odpowiedział, ten głos rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Dlaczego niektórzy usłyszeli te słowa jako grzmot? Wydaje mi się, że przy chrzcie niektórzy też nie usłyszeli słów oto Syn mój umiłowany. Travis, tym razem jedni powiedzieli zagrzmiało, a drudzy anioł przemówił. Wspomnieliśmy już, że w liście do Koryntian Paweł pisze o zaślepieniu umysłu przez szatana, Boga tego świata. On może również zakryć nasze uszy. Powinniśmy prosić Boga, by nasze uszy były otwarte na Jego głos. Sprawy duchowe należy duchowo rozsądzać, pisze apostoł Paweł. Bóg Ojciec przemówił, ale zamknięte serca, czy też zamknięte uszy słyszą tylko hałas. Wydaje mi się, że gdy zmartwychwstały Pan przemówił do Saula z Tarsu, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Towarzyszące mu osoby tego nie słyszały. Widziały tylko światłość. Znów mówimy o potrzebie otwartości serca. Mamy zatem świadectwa Ojca przy chrzcie, przy przemienieniu i tuż przed ukrzyżowaniem. A propos, Ojciec mówi, uwielbiłem swoje imię i jeszcze uwielbię. Co to znaczy? Kiedy Ojciec uwielbił swoje imię? W czasie życia i posługi Jezusa. Kiedy jeszcze je uwielbił? Na krzyżu. A także w czasie zmartwychwstania, przy wniebowstąpieniu i wywyższeniu Jezusa. Bóg obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Jak się wam wydaje, dlaczego te wyraźne świadectwa Boga Ojca były ważne nie tylko dla Jezusa, nie tylko dla tych, którzy przyjęli je z otwartym sercem, ale są również ważne dla nas. Jason, warto czerpać z przykładu ufności i pokory Jana. Czytając Pismo Święte, rozumiemy, jak wielkiego dzieła dokonał Bóg w życiu Jezusa i że my też możemy mieć w nim udział. Czytamy o tym, bo Duch Święty natchnął Mateusza, Marka i Jana do spisania tych treści, byśmy mogli poznać to świadectwo. Sabina, na początku wspomnieliśmy o przepaści oddzielającej nas od Boga, stąd konieczność Jego samoobjawienia się. Potrzebne jest nam uznanie faktu, że On jest Bogiem. Nikt poza Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym nie może złożyć takiego świadectwa.
Z tego względu ważne było nie tylko to, że ludzie widzieli dzieła dokonane przez Jezusa, ale także to, że mogli usłyszeć świadectwo samego Ojca. Przy tej okazji Jezus powiedział, ten głos rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Może się mylę, ale myślę, że głos, który rozległ się przy chrzcie, był dla jego dobra i dla dobra innych ludzi, na przykład Jana Chrzciciela. Głos na górze przemienienia też przemówił dla niego, by podnieść go na duch. Ludzie w tamtych czasach nie byli przyzwyczajeni do idei Boga, który ma syna, bo uczono ich, że Bóg jest jeden. Jest tylko jeden Bóg, więc to, że ma syna, uważano za dziwną naukę. Świadectwo złożone przez samego Ojca, oto mój syn, poszerzało ich zrozumienie natury Boga. Zandile? Stary Testament uczył, że sprawy rozstrzyga się na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. Bóg dowiódł, że Jezus jest Jego Synem, bo przynajmniej dwukrotnie złożył takie świadectwo. Świadectwo jest zawarte w dziełach dokonanych przez Jezusa i w słowie wypowiedzianym przez Ojca. Przejdźmy do ostatniego świadectwa. Jest to świadectwo samego Jezusa. Moglibyśmy przytoczyć wiele cytatów, ale skupmy się na 7 rozdziale Ewangelii Jana. Rozmawialiśmy już o ostatnim wielkim dniu święta. Kori, Ewangelia Jana, rozdział 7, wiersze 37 i 38. Oto jakie świadectwo Jezus złożył o sobie. Czytam z Biblii Warszawskiej. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. W rozmowie z Samarytanką Jezus też mówił o wodzie żywej. Przejdźmy do wiersza 40. Zobaczmy, jak na świadectwo Jezusa o sobie samym zareagowali ci, którzy byli tam obecni. Tendi, rozdział 7 od wiersza 40 do 44. Czytam z Biblii Warszawskiej. Wtedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli, to jest naprawdę prorok. Inni mówili, to jest Chrystus. A jeszcze inni mówili, czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. Po co chcieli pojmać Jezusa? Żeby go zabić. Chcieli uciec się do przemocy. Z wersetów od 45 do 49 dowiadujemy się, że arcykapłani wysłali za Jezusem strażę, by go aresztować. Jeszua, Ewangelia Jana, rozdział 7, wiersze od 45 do 49. Słudzy poszli, by pojmać Jezusa. Oto świadectwo, jakie o nim złożyli. Czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Wtedy słudzy wrócili do naczelnych kapłanów i do faryzeuszy, którzy ich zapytali. Dlaczego go nie przyprowadziliście? Słudzy odpowiedzieli, nikt nigdy nie mówił tak, jak ten człowiek. I odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy jesteście zwiedzeni? Czy ktoś z przełożonych albo z faryzeuszy uwierzył w niego? A to pospólstwo, które nie zna prawa, jest przeklęte. Nie wiem, co tam się stało. Strażnicy świątyni otrzymali rozkaz. Aresztujcie Jezusa. Więc idą.
Przedzierając się przez zgromadzony tłum, coraz wyraźniej słyszą Jezusa. Jak reagują na Jego słowa? Dowiadujemy się tego z relacji z danej arcykapłanu. Co mówią? Nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek. Ci, którzy nas posłali, tak nie mówią. Nie wypowiadają się z autorytetem wynikającym z żywej więzi z niebiańskim Ojcem. Nie wiem, co o tym myślicie, ale być może słowa Jezusa wywarły na nich takie wrażenie, że zapomnieli, po co tam przyszli. To możliwe. Zdarzyło się wam kiedyś gdzieś pójść i zapomnieć, dlaczego tam przyszliście? Muszę się wrócić. Może wrócili i powiedzieli, czas na drugie śniadanie. A może dokładnie wiedzieli, po co tam przyszli, tylko czuli się obezwładnieni pełnymi mocy słowami Jezusa. Czego uczy nas ta historia? To było świadectwo tych ludzi. Co powiedzieli o Jezusie? Nikt nigdy nie mówił tak, jak ten człowiek. W podsumowaniu przyjrzyjmy się temu obrazowi z szerszej perspektywy. Czego uczy nas ta historia? Wiara? Nieraz będąc w kościele, słyszę tylko ple, ple, ple. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Otwieram Słowo Boże, ale ono mnie nie porusza. Wtedy modlę się. Boże, proszę, przemawiaj do mnie. Mogę potwierdzić, że obecność Ducha Świętego jest realna również dziś. Po tej krótkiej modlitwie moje uszy i oczy się otwierają i słyszę coś, co poruszając moje serce, świadczy o realności i obecności Boga. Wspaniałe świadectwo. Zastanawiam się, czy Jezus, widząc zbliżających się strażników świątynnych, którzy mieli Go aresztować, modlił się, mówiąc: Ojcze Święty, otwórz ich uszy, otwórz ich oczy. Przywódcy religijni byli ślepi i głusi, a strażnicy nie przyszli na spotkanie ruchu odnowy religijnej. Kazano im aresztować Jezusa. Myślicie, że On modlił się nawet za strażników świątynnych? O tak, otwórz ich uszy i oczy. Ostatnia myśl. Puja. Wielu ludzi złożyło świadectwo o Jezusie. Wystarczy czytać tę historię z otwartym sercem, by również otrzymać Boże objawienie. Zachęcam was do czytania historii biblijnych i do modlitwy o to, by Duch Święty usunął sprzed naszych oczu zasłonę umieszczoną przez naszego przeciwnika, abyśmy widzieli i słyszeli prawdę o Jezusie, o bezgranicznej i niewyczerpanej miłości Bożej. On przyszedł objawić nam niebiańskiego Ojca. To jest cud, którego Jezus może dokonać dla was i dla mnie. Ten cud powinien dokonać się codziennie, bo jest tak wiele rzeczy, które rozpraszają naszą uwagę. Świadectwa, które przeanalizowaliśmy, uczą nas, że ten cud prowadzi do przemiany naszego życia i że dzięki temu składamy żywe świadectwo w imieniu Jezusa. Módlmy się. Ojcze w niebie, czytaliśmy poruszające świadectwa. Dziękuję Ci za to, że nawet jeśli nie mamy wszystkich odpowiedzi, to możemy powiedzieć: wiem, kim jest Jezus. Pragnę trzymać się jak najbliżej mojego Zbawcy. Modlę się o Twoje błogosławieństwo dla każdej osoby w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję wam za wspólne studium. Przed nami kolejne rozważania poświęcone motywom przewodnim w Ewangelii Jana. Trzymajcie się blisko Jezusa, a później idźcie i bądźcie błogosławieństwem dla bliźnich.